Rozdział szósty. Pierwszych dwoje znalazców. Już następnego dnia pojawił się pierwszy złoty kupon. Znalazcą był chłopiec, który nazywał się Augustus Glub, a w wieczornej gazecie, którą przyniósł pan Bucket, na pierwszej stronie widniało jego wielkie zdjęcie. Widać na nim było dziewięciolatka tak niemożebnie grubego, jakby ktoś nadmuchał go jakąś ogromną pompą. Olbrzymie fałdy tłuszczu otaczały każdą część jego ciała, a twarz miał jak potężna kula ciasta, w której tkwiły dwie łakomie łypiące na świat rodzynki. Miasto, w którym mieszkał Augustus Glub, donosiła gazeta, oszalało z radości na cześć swego bohatera. Z okien wywieszono flagi, dzieci dostały wolne od szkoły, zorganizowano paradę ku chwale sławnego młodzieńca. Ach, ja po prostu wiedziałam, że Augustus musi znaleźć kupon, powiedziała dziennikarzom jego matka. On zjada tyle tabliczek czekolady dziennie, że byłoby absolutnie niemożliwe, żeby nie znalazł kuponu. Jedzenie, wiecie, moi państwo, to jego hobby. Tylko to jedno go interesuje, ale przecież to dużo lepiej, niż gdyby miał być chuliganem, strzelać z korkowca albo robić w wolnym czasie inne brzydkie rzeczy, prawda? A poza tym ja zawsze powtarzam: dziecko nie jadłoby tyle, gdyby jego organizm nie wymagał dobrego odżywiania, prawda? To zresztą są witaminy. A cóż to będzie dla niego za radość zwiedzić cudowną fabrykę pana łąki. My tu po prostu pękamy z dumy. Co za odrażająca kobieta, powiedziała babcia Georgina. Zostały jeszcze cztery złote kupony, zauważył dziadek George. Ciekawe, do kogo trafią. No i cały kraj a w zasadzie cały świat, wpadł w kompletny szał kupowania słodyczy, bo wszyscy zaczęli łowy na pozostałe drogocenne kupony. Widywało się całkiem dorosłe panie, które wchodziły do sklepu, kupowały po dziesięć czekolad naraz i natychmiast zdzierały z nich opakowania, gorliwie wpatrując błysku złotka. Dzieci brały młotki, rozbijały swoje świnki z karbonki i biegły do sklepów z garściami monet. W jednym mieście słynny włamywacz obrabował bank na dwadzieścia pięć tysięcy dolarów i tego samego popołudnia wydał całą kwotę na czekoladę. A kiedy zjawiła się policja, żeby go aresztować, zastali włamywacza na podłodze, jak siedzi wśród tabliczek i długim sprężynowcem zdziera z nich opakowania. W dalekiej Rosji kobieta o nazwisku Charlotte Rus ogłosiła, że znalazła drugi kupon. Ale okazało się, że to sprytna podróbka. W Anglii słynny naukowiec profesor Fullbody wynalazł urządzenie, dzięki któremu można było od razu, bez zdzierania papierka, stwierdzić, czy znajduje się pod nim kupon, czy też nie. Urządzenie to miało mechaniczne ramię, które wysuwało się z olbrzymią siłą i natychmiast chwytało wszystko, w czym był choć ślad złota. Przez jakiś czas wydawało się zatem, że to jest idealne rozwiązanie. Niestety jednak, kiedy profesor prezentował wynalazek na stoisku cukierniczym w pewnym domu towarowym, mechaniczne ramię wystrzeliło nagle i uchwyciło złotą plombę w zębie pewnej księżnej, która stała nieopodal. Miała miejsce przykra scena, a urządzenie zostało rozbite w drobny mak przez rozwścieczony tłum. Aż nagle, w dzień poprzedzający urodziny Charlie'ego Bucketa, gazety doniosły, że znaleziono drugi złoty kupon. Szczęśliwą znalazczynią okazała się Weruka Salt, mieszkająca w odległym mieście mała dziewczynka z bardzo bogatej rodziny. I znowu pan Bucket przyniósł wieczorem gazetę z wielkim zdjęciem na pierwszej stronie. Dziewczynka siedziała w salonie swojego domu między mamusią a tatusiem i uśmiechając się od ucha do ucha, wymachiwała nad głową złotym kuponem. Ojciec Weruki, pan Salt, chętnie wyjaśnił dziennikarzom, jakim sposobem znaleziono kupon. Więc tego panowie oświadczył. Jak mi moja maleńka mówi, że po prostu musi mieć ten kuponik, to idei kupuje wszystkie czekolady łąki, jakie są w zasięgu. Tysiące czekolad żem kupił, setki tysięcy czekolad. Załadowali mi je na ciężarówki i zawieźli do mojej fabryki. Ja siedzę w biznesie orzeszkowym i mam w tej swojej noże ze sto co łuskają orzeszki ziemne do prażenia i solenia. No taką mają robotę, siedzą całymi dniami i łuskają te orzeszki. To ja do nich, dobra dziewczyny, mówię. Od dzisiaj nie łuskacie orzeszków z łupek, tylko łuskacie czekolady z papiurków. No to zaczęły łuskać. Wszystkie co do jednej na akord, szast te papiurki z tych czekolad od rana do wieczora. Ale przeszły trzy dni i nic, no koszmar. Moja maleńka Weruczka co dzień była coraz bardziej zdenerwowana. A jak wracałem do domu, to tylko wrzeszczała: Gdzie mój złoty kupon? Chcę mój złoty kupon. Godzinami leżała na podłodze, kopała i kwiczała strasznie wnerwiająco. E, Wiesz pan, po prostu nie mogłem patrzeć, jak moja maleńka się tak denerwuje i taka jest nieszczęśliwa, więc przysięgłem sobie, że będę szukać, aż znajdę. To, czego ona chce. A wtedy nagle, wieczorem czwartego dnia, jedna z moich dziewczyn zawołała: Mam, mam złoty kupon, więc ja do niej dawaj go szybko. Ona mi dała, a ja pędem do domu, do mojej ukochanej Weruczki. No, i teraz już jest szczęśliwa. I cała nasza rodzina też. To jeszcze gorsze niż ten grubas orzekła babcia Józefina. Przydałoby się jej porządne lanie, dodała babcia Georgina. Chyba tatuś tej dziewczyny nie zagrał całkiem fair, prawda dziadziu? wyszeptał Charlie. Rozpieszczają, ją, powiedział dziadek Joe. A z rozpieszczania takiego dzieciaka nie może wyjść nic dobrego, Charlie. Zapamiętaj moje słowa. Chodź już spać, kochanie, powiedziała mama Charliego. Jutro są twoje urodziny, nie zapominaj Więc chyba chcesz wstać wcześnie, żeby rozpakować prezent Czekolada łąki, wykrzyknął Charlie To czekolada łąki, prawda? Tak, kochanie, odpowiedziała mama Oczywiście, że tak Och, ale by było, gdybym w niej znalazł trzeci złoty kupon, rzekł Charlie Przynieś ją tu, kiedy ją dostaniesz, powiedział dziadek John. To wszyscy zobaczymy, jak odwijasz papierek. Rozdział siódmy. Urodziny Charlie'ego. Wszystkiego najlepszego, zawołała czwórka staruszków, kiedy nazajutrz wcześnie rano Charlie wszedł do ich pokoju. Charlie uśmiechnął się nerwowo i usiadł na brzegu łóżka. W rękach bardzo ostrożnie trzymał swój prezent. Jedyny prezent. Kajmakowo-pistacjowa mega-pychota łąki napisane było na opakowaniu. Czwórka staruszków po obu stronach łóżka podparła się wyżej na poduszkach i niespokojnym wzrokiem wpatrywała się w tabliczkę czekolady w rękach Charliego. Państwo baketowie także weszli do pokoju i stali w nogach łóżka, przyglądając się czarnemu. W pokoju zapadła cisza. Wszyscy czekali, aż czarli zacznie odpakowywać prezent. Chłopiec spojrzał na tabliczkę czekolady. Powoli przeciągnął po niej palcami, pogłaskał ją z lubością, aż rozległy się cichutkie, szeleszczące dźwięki błyszczącego sreberka. Pani baket. Powiedziała łagodnie. Nie możesz być zbyt zawiedziony, kochanie, jeśli okaże się, że niczego nie znajdziesz pod papierkiem. Naprawdę trudno liczyć na aż tak duże szczęście. Mama ma rację, potwierdził pan Bucket. Charlie się nie odezwał. Ostatecznie, włączyła się babcia Josephine, na calutkim świecie są jeszcze tylko trzy kupony. Trzeba pamiętać o tym, dodała babcia Georgina, że cokolwiek się stanie, to przede wszystkim masz swoją tabliczkę czekolady. A jest to kajmakowo-pistacjowa mega-pychota łąki, zawołał dziadek George. Ta jest najlepsza. Będzie ci smakowała, że hej! Wiem, wyszeptał Charlie. Wiem. Zapomnij o tych całych złotych kuponach i ciesz się czekoladą, powiedział dziadek Joe. Tak trzeba zrobić, co nie? Wszyscy wiedzieli, że byłoby śmieszne oczekiwać, że akurat w tej mizernej tabliczce czekolady będzie magiczny kupon, dlatego starali się, najłagodniej jak umieli, przygotować Charliego na rozczarowanie. A jednak dorośli zdawali sobie sprawę, że choć szansa na to, że Charliemu się po szczęści była maleńka, to mimo wszystko istniała. Szansa musiała istnieć. Ta tabliczka czekolady miała takie same jak każda inne szanse na to, że to właśnie w niej będzie złoty kupon. Dlatego właśnie wszyscy dziadkowie i babcie oraz rodzice w pokoju czuli takie samo napięcie jak Charlie, chociaż udawali całkowity spokój. No to otwieraj, bo jak tak dalej pójdzie, spóźnisz się do szkoły powiedział dziadek Joe. Lepiej mieć to już za sobą dodał dziadek George. Otwórz, otwórz, kochanie powiedziała babcia Georgina bo wyskoczę ze skóry. Palce Charliego zaczęły bardzo powoli rozrywać papierek na jednym rożku. Cała czwórka staruszków pochyliła się i wyciągnęła chuderlawe szyje. A wtedy Charlie, jakby już nie mógł dłużej wytrzymać tego napięcia, rozerwał papierek na całej długości, a na jego kolanach pojawiła się jasnobrązowa tabliczka śmietankowej czekolady. Charlie podniósł wzrok. Cztery miłe stare twarze obserwowały go uważnie z łóżka. Posłał im uśmiech, taki smutny uśmieszek, a potem wzruszył ramionami, chwycił tabliczkę czekolady i wyciągnął ją ku mamie, mówiąc: Proszę, mamo. Poczęstuj się. Podzielmy się, chcę, żeby każdy skosztował. Oj nie! zawołała mama. I wszyscy inni też zawołali. Oj nie, ani nam się śni, czekolada jest twoja. Proszę, powiedział błagalnie Charlie, obracając się i podając czekoladę dziadkowi Joeemu. Ale ani dziadek, ani nikt inny nie chciał wziąć nawet odrobiny. Czas do szkoły, kochanie. Powiedziała pani Bucket, przytulając do siebie chude ramiona Charlie'ego. Chodź, bo się spóźnisz. Rozdział ósmy. Kolejne dwa złote kupony znalezione. Tego wieczoru w gazecie, którą przyniósł pan Bucket, ogłoszono znalezienie nie tylko trzeciego, ale i czwartego złotego kuponu. Dziś znaleziono dwa kolejne złote kupony, krzyczały tytuły. Został już tylko jeden. Doskonale, powiedział dziadek Joe, kiedy po kolacji cała rodzina zgromadziła się w pokoju staruszków. Więc posłuchajmy, komu się trafiły. Trzeci kupon przeczytał pan Bucket, trzymając gazetę blisko twarzy, bo źle widział, a nie mógł sobie pozwolić na okulary. Trzeci kupon znalazła panna Violet Burgard. Kiedy nasz reporter dotarł do szczęśliwej młodej damy w domu państwa Burgard, panowało wielkie poruszenie, szczękały migawki, błyskały flesze, a ludzie przepychali się, by znaleźć się nieco bliżej słynnej dziewczynki. Ona natomiast stała na krześle na środku pokoju i szaleńczo wymachiwała złotym kuponem, jakby usiłowała zatrzymać taksówkę. Mówiła coś do wszystkich bardzo szybko i bardzo głośno, ale nie wszystko można było zrozumieć, ponieważ w tym samym czasie energicznie żuła gumę. Normalnie żuję gumę! Wołała. Ale jak dowiedziałam się o tych kuponach, to się przerzuciłam na czekolady, bo liczyłam na fuksa. Teraz, oczywiście, wróciłam do gumy. Ja po prostu uwielbiam gumę. Nie mogę bez niej żyć. Żuję cały dzień z małymi przerwami na posiłki. Wtedy wyjmuję ją z ust i przyklejam sobie za uchem na przechowanie. Jeśli chcecie znać najszczerszą prawdę, to ja bym się po prostu nie czuła dobrze, gdybym przez cały dzień w każdej chwili nie miała przy sobie tej gumy do rzucia autentycznie. Nie. Moja mama mówi, że damy tak nie robią i że to ohydne, jak czyjaś szczęka tak bez przerwy chodzi góra, dół, góra, dół, jak u mnie, ale ja się z tym nie zgadzam. Poza tym, kim ona jest, żeby mnie krytykować? Zwłaszcza, że jej szczęka też lata góra, dół, góra, dół, tak samo jak moja. Tyle, że nie odrzucia, tylko od wrzeszczenia na mnie od rana do wieczora. Wioletko, proszę. Odezwała się pani Burgard z kąta pokoju, gdzie stanęła na fortepianie, żeby jej tłum nie zdeptał. Dobra, mamo, daj spokój, krzyknęła panna Burgard. A teraz, kontynuowała kierując się znowu do reporterów. Być może zaciekawi was, że nad tą konkretną gumą, którą żuję, pracuję już od trzech pełnych miesięcy To rekord Pobiłam w ten sposób dotychczasowy rekord ustanowiony przez moją najlepszą koleżankę, pannę Kornelię, Prince Metal Była wściekła Ta guma jest dla mnie obecnie najcenniejszą rzeczą, jaką mam Autentycznie W nocy przyklejam ją sobie do ramy łóżka, a rano jest tak samo idealna na może z początku nieco twardawa, ale mięknie, jak ją parę razy dobrze przeżuje. Zanim zaczęłam pobijać rekord świata, codziennie zmieniałam gumę. Zawsze robiłam to w windzie, jak wracałam ze szkoły do domu. Czemu w windzie? Bo lubiłam przyklejać gluta z przerzutej gumy na guziki w windzie. Wtedy następna osoba, która weszła do windy i nacisnęła guzik, miała na palcach moją przerzutą gumę. A jak się niektórzy wkurzali najlepszy efekt jest przy paniusiach w drogich rękawiczkach. No tak, strasznie się cieszę, że będę w fabryce pana łąki i rozumiem, że potem dostanę tyle gumy, że starczy mi do końca życia. Hurra! Yeah, yeah! Potworna dziewczyna orzekła babcia Josephine koszmarna! Stwierdziła babcia Georgina. Doigra się któregoś dnia przez to rzucie, zobaczycie. A kto znalazł czwarty kupon, tatusiu? Zapytał Charlie. No zaraz zobaczymy, odrzekł pan Bucket, znowu patrząc w gazetę. O, tu jest. Czwarty złoty kupon, odczytał, trafił do chłopca, który nazywa się Mike TV. Pewnie kolejny straszny Bachor, powiedziała pani Bucket. Dom państwa TV, gdzie zjawił się nasz reporter, przeczytał pan Bucket. Był tak samo jak pozostałe, wypełniony przejętymi gośćmi. Jednak szczęśliwy zwycięzca, młody Mike TV, wyglądał na strasznie zdenerwowanego całą historią. Nie widzicie, głupki, że oglądam telewizję? Pytał ze złością. Moglibyście nie przeszkadzać, co? Dziewięciolatek siedział przed olbrzymim telewizorem, oczy wlepiał w ekran i śledził akcję filmu, w którym jedna banda gangsterów strzelała do drugiej bandy gangsterów z karabinów maszynowych. Sam Mike TV był obwieszony co najmniej osiemnastoma różnej wielkości pistoletami do zabawy i raz na jakiś czas wyskakiwał w górę i puszczał serię z którejś ze swoich sztuk broni. Cisza! krzyczał, gdy ktoś starał się zadać mu pytanie. Nie mówiłem, żebyście nie przeszkadzali? Ten serial to hit. Jest niesamowity. Oglądam go codziennie. Każdy odcinek, codziennie. Nawet te głupie, gdzie nie ma strzelanki. Uwielbiam gangsterów. Oni są niesamowici, ci gangsterzy. Najlepiej, kiedy pakują do siebie ołowiem, albo machają nożami, albo odliczają sobie raz, dwa, trzy kastecikami po główkach. Ja cię ile ja bym dał, żeby się do nich przyłączyć? To jest życie, mówię wam. Niesamowite! Wystarczy tego, ucięła babcia Josefin. Nie mogę tego słuchać. Ja też nie, podjęła babcia Georgina. Czy wszystkie dzieci w dzisiejszych czasach tak się zachowują, tak jak te Bachory, o których czytamy? Oczywiście, że nie powiedział pan Bucket, uśmiechając się do starszej pani. Niektóre owszem, nawet dość sporo. Ale na pewno nie wszystkie. No to został jeszcze tylko jeden kupon, stwierdził dziadek George. A no właśnie, westchnęła babcia Georgina. I jestem równie pewna tego, że jutro na kolację będzie kapuśniak, jak i tego, że ten kupon trafi do jakiegoś wstrętnego potwora, któremu się wcale nie należy. Rozdział dziewiąty Dziadek Joe wchodzi do gry. Następnego dnia, kiedy Charlie wrócił ze szkoły i wszedł do pokoju staruszków, zobaczył, że tylko dziadek Joe nie śpi. Pozostała trójka głośno chrapała. Ciii! Szepnął dziadek Joe i przywołał Charliego do siebie. Charlie podszedł na paluszkach i stanął tuż przy łóżku. Staruszek uśmiechnął się szelmowsko i zaczął jedną ręką grzebać pod poduszką, a kiedy ręka wyłoniła się na powrót, zaciskała się mocno na starej, skórzanej portmonetce. Pod osłoną kołdry staruszek otworzył ją i obrócił do góry dnem. Z portmonetki wypadła jedna, jedyna srebrna dziesięciocentówka. — To mój tajemny skarbiec — wyszeptał. Tamci nic o nim nie wiedzą, a teraz ty i ja razem podejmiemy jeszcze jedną śmiałą próbę zdobycia ostatniego kuponu. Co ty na to powiesz, he? Ale będziesz musiał mi pomóc. Czy ty na pewno chcesz na to wydać te pieniądze, dziadziu? Wyszeptał Charlie. No jasne, że chcę! Staruszek aż zachłysnął się z przejęcia. Nie stój tu i nie sprzeczaj się ze mną. Przecież ja tak samo jak ty wariuję, żeby zdobyć ten kupon. No, trzymaj kasę i leć do najbliższego sklepu, kup pierwszą z brzegu tabliczkę czekolady Łąki i przynieś mi tu natychmiast, to ją razem otworzymy. Charlie wziął srebrną monetę i natychmiast wymknął się z pokoju. W pięć minut był z powrotem. Masz! wyszeptał dziadek Joe, a oczy aż mu świeciły z przejęcia. Charlie kiwnął głową i podał mu czekoladę. Na opakowaniu było napisane: Orzechowa chrupanka niespodzianka łąki. Dobra! wyszeptał staruszek, usiadł na łóżku i zatarł ręce. No to chodź tu i siadaj koło mnie. Otwieramy razem. Gotowy? Tak, powiedział Charlie. Gotowy. No to już. Ty zaczynasz. Nie, zaprzeczył Charlie. To ty zapłaciłeś, ty zaczynasz. Staruszkowi aż trzęsły się ręce, kiedy zabrał się do otwierania czekolady. Nie wierzymy w szczęśliwy traw, naprawdę, szeptał, chichocząc lekko. Wiesz, że nie wierzymy w szczęśliwy traw, co nie? Wiem, powiedział Charlie. Wiem o tym. Popatrzyli na siebie i obaj zachichotali nerwowo. To znaczy, rozumiesz, dodał jeszcze dziadek Joe. Mamy tylko mini, mini szansę, że być może jednak to jest ta, prawda? Tak, powiedział Charlie. Oczywiście. Czemu nie otwierasz, dziadziu? Wszystko w swoim czasie, mój chłopcze. Wszystko w swoim czasie. Jak sądzisz, z którego końca otworzyć? Z tego rogu. Z tego najdalszego od ciebie. oderwij tylko kawalątek, ale nie tyle, żebyśmy od razu zobaczyli. Tak? zapytał staruszek. Tak. Jeszcze trochę. Ty dokończ powiedział dziadek Joe. I, i, ja nie wytrzymuję nerwowo. Nie dziadziu, ty musisz ją otworzyć. No więc dobrze, już! I rozerwał opakowanie. Obaj patrzyli na to, co było pod nim. Była to po prostu tabliczka czekolady i nic więcej. I naraz obaj dostrzegli, jakie to w zasadzie śmieszne i prychnęli gromkim śmiechem. Co tu się u licha dzieje? Zawołała zbudzona nagle babcia Josephine. A nic, nic, odparł dziadek Joe. Śpij dalej. Rozdział dziesiąty. Rodzina zaczyna głodować. Przez następne dwa tygodnie było bardzo zimno. Najpierw przyszedł śnieg. Zaczął padać pewnego ranka, kiedy Charlie Bucket szykował się do szkoły. Chłopiec stał przy oknie i patrzył, jak wielkie płatki śniegu opadają powoli z lodowatego nieba koloru stali. Wieczorem ziemię wokół maleńkiego domku okrywał ponad metr śniegu i pan Bucket musiał odkopać ścieżkę od drzwi do drogi. Po śniegu nadeszła lodowata wichura, która szalała bez ustanku przez cztery dni i cztery noce. Ależ było zimno. Wszystko, czego tylko Charlie dotknął, było jak lód, a przy każdym wyjściu z domu wiatr ciął go po policzkach jak nożem. Przez szpary pod drzwiami i oknami do domku dostawały się podmuchy lodowatego powietrza, przed którymi nie było ucieczki. Czwórka staruszków leżała w milczeniu, kuląc się pod kołdrą, starając się jakoś ochronić przed mrozem swoje stare kości. Całe przejęcie złotymi kuponami dawno już wyparowało. Nikt w rodzinie nie myślał o niczym innym poza dwiema najważniejszymi sprawami: jak nie zamarznąć i skąd wziąć coś do zjedzenia. Jest w mroźnej pogodzie coś, co wzmaga apetyt. Większość z nas zaczyna w takich okolicznościach marzyć o gęstych, dymiących gulaszach. I szarlotkach prosto z pieca, oraz o całej masie innych gorących pychotek A ponieważ jesteśmy dużo większymi szczęściarzami niż to sobie wyobrażamy, więc zwykle, a przynajmniej dość często, dostajemy to, cośmy sobie wymarzyli Ale Charlie Bucket nigdy nie dostawał tego, o czym zamarzył, bo jego rodziny nie było na to stać a kiedy ta sroga zima trwała, tak i trwała, Charlie czuł śmiertelny głód. Obie tabliczki czekolady, ta urodzinowa i ta, którą kupił dziadek Joe, już dawno zostały zjedzone do ostatniej okruszyny, a czarniemu zostały tylko wodnisty kapuśniak trzy razy dziennie. A potem, nagle, ten kapuśniak zrobił się jeszcze bardziej wodnisty. Stało się tak dlatego, że fabryka pasty do zębów, czyli miejsce, w którym pracował pan Bucket, nagle splajtowała i została zamknięta. Pan Bucket od razu zaczął się starać o nową pracę. Ale mu się nieszczęściło. Jedynym zajęciem, dzięki któremu zarabiał parę groszy, było odgarnianie śniegu na ulicach. To jednak nie wystarczało na kupno nawet ćwierci jedzenia potrzebnego dla siedmiu osób. Sytuacja stawała się rozpaczliwa. Na śniadanie dla każdego była jedna kromeczka chleba, a na obiad po połówce gotowanego ziemniaka. Powoli, ale nieodwołalnie wszyscy w domu zaczęli głodować. A Charlie Bucket idąc codziennie do szkoły, musiał przechodzić koło potężnej fabryki czekolady pana Williego łąki. I codziennie unosił wysoko swój perkaty nosek i wdychał cudowny, słodki zapach topionej czekolady. Czasami nawet zastygał na parę minut przed bramą i robił głębokie wdechy, zupełnie jakby starał się zjeść tę woń. To dziecko! Powiedział dziadek Joe pewnego mroźnego poranka, wysuwając nos spod kołdry, To dziecko musi dostać więcej jedzenia. My się nie liczymy. Jesteśmy za starzy, żeby się nami przejmować, ale chłopiec, który rośnie, on nie może tak dalej żyć. Pomału zamienia się w kościotrupka. Ale co możemy zrobić? wymamrotała żałośnie babcia Josefin. Charlie nie chce brać naszych porcji? Słyszałam, jak jego matka starała się rano przełożyć swoją kromkę na jego talerz, ale powiedział, że nie weźmie i w końcu musiała ją zabrać z powrotem. To dzielny młody człowiek powiedział dziadek George zasługuje na więcej. A straszna pogoda nie chciała się skończyć. Charlie Bucket codziennie był chudszy i chudszy. Twarz miał przerażająco bladą i ściągniętą. Skóra tak ciasno przylegała mu do policzków, że można było pod nią dokładnie zobaczyć kształt kości. Wyglądało na to, że długo tak nie pociągnie i poważnie zachoruje. Dlatego kierowany dziwną mądrością, jaką w ciężkich czasach mają małe dzieci, zaczął tu i ówdzie wprowadzać pewne zmiany w swoim życiu, żeby oszczędzać siły. Rano wychodził z domu o dziesięć minut wcześniej niż dotąd, żeby móc wolniej iść do szkoły i nie musieć biec. Na przerwach siedział sobie cichutko w klasie i odpoczywał, podczas gdy inne dzieci wybiegały na podwórko, rzucały śnieżkami i kotłowały się w śniegu. Wszystko co robił, robił teraz powolutku i ostrożnie, żeby uniknąć zmęczenia. Aż pewnego popołudnia, kiedy wracał ze szkoły, a lodowaty wiatr doł mu w twarz, poza tym akurat w brzuchu burczało mu dużo bardziej niż zwykle, kątem oka dostrzegł w rynsztoku jakiś papierek leżący w kupce śniegu. Był zielonkawy i coś jakby Charlie mu przypominał. Charlie zszedł z schodnika i pochylił się, żeby mu się przyjrzeć. Część papierka była pod śniegiem, ale od razu zobaczył, co to jest. To był dolarowy banknot. Charlie szybko się rozejrzał. Czy ktoś go upuścił? Nie, niemożliwe, skoro część była zakopana w śniegu. Kilka osób szybko przechodziło chodnikiem, brody mieli ukryte głęboko w kołnierzach płaszczy, a śnieg chrzęścił im pod nogami. Nikt z nich nie szukał zguby. Nikt nie zwracał najmniejszej uwagi na chłopczyka kłócającego nad rynsztokiem. Czyli to był jego dolar? Czyli mógł go wziąć? Bardzo ostrożnie Charlie wyciągnął banknot spod śniegu. Był wilgotny i brudny, ale poza tym doskonały. Cały dolar. Trzymał go mocno zgrabiałymi palcami i wpatrywał się weń, w tej chwili ten banknot oznaczał dla Charliego tylko jedno. Oznaczał jedzenie. Charlie odwrócił się mechanicznie i ruszył ku najbliższemu sklepowi. Dzieliło go od niego nie więcej niż dziesięć kroków. To był sklepik z gazetami i artykułami papierniczymi. Taki co to ma prawie wszystko nawet cygara i słodycze. A on teraz, szeptał sobie Charlie, on teraz, zaraz kupi sobie jedną pyszną tabliczkę czekolady i zje ją caluteńką co do okruszyny i to od razu na miejscu. A resztę pieniędzy natychmiast zaniesie do domu i da mamie. Rozdział jedenasty Cud Charlie wszedł do sklepiku, położył na ladzie mokrego dolara i powiedział poproszę jedną kajmakowo pistacjową mega łąki. Bo dobrze pamiętał, jak mu smakowała ta, którą dostał na urodziny. Pan zaladą był gruby i dobrze odżywiony, miał wielkie usta, tłuste policzki i bardzo gruby kark. Tłuszcz na karku wylewał mu się z nad kołnierzyka koszuli jak nadmuchiwana oponka odwrócił się i sięgnął po tabliczkę czekolady, potem znów się odwrócił i podał ją Charliemu. Charlie chwycił ją, szybko rozdarł papierek i odgryzł wielki kawał, a potem następny i następny i ach. Ta rozkosz, że można mieć buzię pełną czegoś słodkiego i odżywczego. Och, czysty zachwyt napełniania buzi porządnym, dobrym jedzeniem. Oj, coś mi się zdaje, że to ci naprawdę było potrzebne. odezwał się miło sprzedawca. Charlie tylko skinął głową, a buzia aż mu pęczniała od czekolady. Sprzedawca położył resztę z dolarówki na ladzie. O malutku, powiedział, brzuch cię rozboli, jak będziesz tak połykał bez gryzienia. Ale Charlie dalej pożerał czekoladę. Nie mógł przestać. Nie minęło nawet pół minuty, a cała tabliczka zniknęła mu w gardle. Nie mógł tchu złapać, ale był niesamowicie, przecudownie szczęśliwy. Wyciągnął rękę, żeby wziąć resztę. Ale się zawahał. Oczy miał tuż nad powierzchnią lady. Patrzył na leżące na niej monety same dziesięciocentówki w sumie dziewięć srebrnych dziesiątek. Na pewno nic się nie stanie jeśli wyda jeszcze jedną. Chyba powiedział cichutko chyba poproszę o jeszcze jedną taką czekoladę ten sam smak. Proszę bardzo, czemu nie? Powiedział gruby sprzedawca, sięgając na półkę z tyłu po kolejną, kajmakowo-pistacjową mega pychotę. Położył ją na ladzie. Charlie wziął ją i rozdarł opakowanie, a wtedy nagle spod papierka błysnęło jasne złoto. Czarniemu serce stanęło. To jest złoty kupon! Krzyknął sprzedawca i podskoczył do góry jak piłka. Znalazłeś złoty kupon, hej! Słyszysz? Ludzie, chodźcie zobaczyć! Ten chłopaczek znalazł ostatni złoty kupon Willi'ego łąki! Niech ktoś zadzwoni do prasy i da im znać! Uważaj teraz, synku, nie rozerwij go, jak będziesz odwijał. To jest strasznie cenne! W parę sekund ze dwadzieścia osób tłoczyło się wokół Charliego, a dużo więcej wchodziło już do środka z ulicy. Każdy chciał choć rzucić okiem na złoty kupon i szczęśliwego znalazcę. Gdzie on jest? Wołał ktoś. Podnieść go do góry, żebyśmy mogli zobaczyć. Tu jest, tu! odkrzyknął ktoś inny. Chłopaczek go trzyma w rękach, widzicie jak błyszczy? Jak on go znalazł, chciałbym się dowiedzieć! zawołał z gniewem jakiś duży chłopak. A ja od tygodni dzień w dzień kupuję po dwadzieścia tabliczek. Pomyśl jeszcze o tym wszystkim, co on dostanie za darmo, dodał inny z zazdrością w głosie. Zapas na całe życie. Przyda mu się, bo chudy jest jak szczapa, dodała ze śmiechem jakaś dziewczyna. Charlie nawet się nie poruszył, nawet nie wyjął złotego kuponu spod opakowania czekolady. Stał zupełnie bez ruchu, trzymając tabliczkę mocno obiema rękami, a tłum wokoło napierał i wrzeszczał. Kręciło mu się w głowie. Ogarnęło go takie dziwne wrażenie, jakby unosił się w powietrzu niczym balon. Wydawało mu się, że wcale nie dotyka stopami ziemi. Słyszał tylko, jak gdzieś blisko gardła strasznie głośno wali mu serce. W tym momencie poczuł na ramieniu delikatne dotknięcie czyjejś ręki. Spojrzał w górę i zobaczył jakiegoś wysokiego pana. Posłuchaj, wyszeptał ten pan. Kupię go od ciebie. Dam ci pięćdziesiąt dolarów. Co na to powiesz? Eh? I dam ci jeszcze nowy rower. Dobrze? Czy pan zwariował? wykrzyknęła jakaś kobieta, która też stała blisko Charliego. Ja mu za ten kupon dam pięćset dolarów. Czy sprzeda mi pan ten kupon za pięćset dolarów, młody człowieku? O, dosyć tego! zawołał gruby sprzedawca, przepychając się przez tłum i biorąc czarniego mocno za rękę. Proszę natychmiast zostawić to dziecko w spokoju! Proszę zrobić przejście! Proszę go przepuścić! A prowadząc czarniego do drzwi szepnął mu: Nikomu nie oddawaj! Zaraz zanieś go do domu i to szybciutko, żebyś nie zgubił. Biegnij i nie zatrzymuj się ani na chwilę, kapujesz. Charlie kiwnął głową. Wiesz co ci powiem? dodał gruby sprzedawca po chwili, uśmiechając się do Charliego. Coś czuję, że tobie strasznie się należała taka szansa. Niesamowicie się cieszę, że ci się trafiła. Powodzenia, synku. Dziękuję, odrzekł Charlie i ruszył pędem przez śnieg najszybciej jak tylko niosły go nogi. A kiedy przebiegał pod bramą fabryki pana łąki, odwrócił się, pomachał i wyśpiewał. Do zobaczenia! Niedługo się zobaczymy! A pięć minut później był już w domu.